Dzień dobry, witajcie. Yamato, za którego starami siedzi Rapid 07 z klanem Sia w dywizjonie z Darlingiem Andrew 44. Dawno nie miałem okazji takiego wyniku komentować. Myślę, że tytuł mocno zdradza i w sumie więcej nie zdradzę. Polecam naprawdę obejrzeć bitwę, bo będzie tutaj naprawdę konkretnie, naprawdę sporo i ogólnie takie mocne łatę hell, ale no. Zobaczymy. Wyścig zbrojeń, mapa to oczywiście Wody Północy. Wody Północy w sumie bardzo znienawidzone kiedyś ze względu na epicentrum. Teraz już jako tako nawet na tym wyścigu zbrojeń się gra. Los, czekajcie, zobaczymy salwę. Dzień dobry, dewastujące. Proszę bardzo, tak, na dzień dobry, 41 tysięcy, dewastujące i pierwsza krew. Ładna salwa. Co my to mamy? Mamy super okręty, w zasadzie to po jednym, trochę dziewiątek, trochę dziesiątek, wszystkiego po trochu. No i Neptuna na dzień dobry. Do widzenia, bo w sumie może się nauczę następnym razem trochę lepiej rozstawiać dym czy coś. No ale dobra, mamy pierwszą dewastującą. Jesteśmy po lewej stronie mapy, albo w sumie po prawej, w zależności jak patrzeć. Według minimapy po lewej, według samej mapy bardziej po prawej. Dycha w Preussena. Jak na razie przeciwników tutaj za wiele nie ma, więc będziemy obijać Preussena. Gdzieś tam Iowa i Zuma też tą stronę zmierzają. Mocno, odważnie, Rapid tutaj tą burtą do Preussena. Chociaż w sumie na tej odległości Preussen jakiś super przeciwnikiem raczej nie będzie, bardziej obawiam się tutaj tych pansków, które gdzieś tutaj z środka powoli ruszają. Wyścig zbrojeń, którym ostatnio w sumie mieliśmy okazję trochę pogadać, pokomentować. Widziałem, że w sumie ja osobiście mamy bardzo podobną opinię na temat wyścigu zbrojeń, że to jest bardzo dobra zamiana dla epicentrum. Samo epicentrum nie było jakoś super złym trybem, tylko że niestety ludzie nie potrafili w niego grać i tutaj był największy problem, bo sama geneza epicentrum była całkiem spoko. A jeła burtą. Może coś będzie ciekawego, niestety Yamato chwilę zejdzie, zanim te wieże obkręci, to musicie mieć na uwadze. Jeżeli chodzi w sumie o same Yamato, ja osobiście lubię ten okręt, mam w sumie, to jest chyba dziesiątka, na której mam najgorszy WR, jak dobrze pamiętam, więc, ale jednej z większej ilości bitew na niej rozegrałem, lubię te działa, lubię mieć overmatcha na to co fajnie jobem ustaje. Po tym widać fajnie, jak się Yamato z Yamato spotkają, to widać, kto faktycznie swój okręt ogarnia, gdzie strzela i tak dalej, i tak dalej. No i plus do tego to fajne kamo też jeszcze tutaj Rapid posiada, więc ja osobiście też lubię. Długo walczyłem na tym, żeby je zdobyć w ogóle, ale w końcu dali możliwość, więc wpadło. No i mamy Izumo, mamy Ayoe, mamy Preussena. Niestety wszystko sobie ucieka, więc chyba ta flanka będzie nasza. Gdzieś tam torpedy idą, DDK po tej stronie nie uświadczono, więc można powoli iść do przodu. Fajnie Montana, fajnie, żeby poszło razem z nami. Des się gdzieś tam podsuwa, Daring tutaj fajnie obija to Izumo, widzę fokus na Izumo obecnie. Preussen powoli się odwraca burtą, więc będzie okazja tam też mu coś dorzucić. Izumo wciągnęło torpedę. Daring swoją drogą też bardzo przyjemny okręt, fajnie tutaj dywizjon Daringa. Daring bardzo, nazwijmy to, uniwersalny. Yamato w sumie gdzieś tam sobie postrzela. Tym bardziej, że jak mamy dywizjon z Dedekiem, to wiemy, że na pewno ktoś nam poświeci cele, więc jest spoko. Gdzieś jest Ryga, więc fajnie będzie, jak już tylko będzie możliwość ją zfokusować, żeby Daring miał trochę luzu, pozbyć się radaru i wtedy będzie przyjemniej. Może Izumo pokaże burtę, może nie, niestety nie. Fajnie by było, Rapid, żebyś tam gdzieś w komentarzu pod filmem, jeżeli będziesz oglądać ten materiał, to wrzucił kapitana, którego używasz. Myślę, że parę osób będzie zainteresowanych kapitanem po tej bitwie. 15 tysięcy Izumo, zaraz będzie stówka wbita już. To Izumo w zasadzie coraz mocniej pokazuje burtę, więc teraz trzeba by go sfokusować i go pozbyć. Mamy niestety okręt straty. Przegrywamy co prawda okrętami, ale wygrywamy punktami, bo nasi trochę więcej boostów zebrali. Gdzieś zaraz pewnie pierwsza naprawka pójdzie, bo to już zaraz będzie wykorzystana w 100%. Leci salwa, niestety Izumo się odwraca, więc raczej zawiera. Jeszcze jednak dycha tam gdzieś wlazła ładnie. 4 na wylot, jedna pena i gdzieś tam dwa rykoszety. Kleber się pojawił. Jednak jakiś dedeczek postanowił to przypłynąć. Groźny przeciwnik dla nas. Zdecydowanie dla Yamato będzie bardzo groźnym przeciwnikiem. Preussen burtą i fajnie tutaj podoba mi się to, że jest fokus cały czas na to Izumo, żeby się go pozbyć. Bo to są jednak punkty, to są jednak działa, które są bardzo groźne, tym bardziej, że jeżeli Izumo miałoby adrenalinę, to już w ogóle z każdym kolejnym straconym habakiem jest coraz groźniejsze. Tu niestety salwa nie pykła. Naprawka, panie Rapid, naprawka. To jest dobry moment, żeby puścić naprawkę, możesz teraz ją wykorzystać. Naprawdę tam pracuje naprawka z perka tego, z wyścigu zbrojeń, ale fajnie byłoby się naprawić i trochę podbić te apeki, poczuć się trochę bezpieczniej. Desik tutaj gdzieś radar puścił, żeby Klebera widzieć. Widzę, że jest fokus na Daringa, więc najprawdopodobniej Ryga wykorzystała swój radar.
Tu niestety to trochę za wysoko poleciało i w sumie niepotrzebnie Daring, niepotrzebnie Andrew wyprywał ze swojego demo, bo Ryga ma bardzo, ale to bardzo krótki radar, więc wystarczyło go chwilę tam gdzieś przód tył w tym dymie, z tym bardziej, że Daring potrafi ten przód tył zrobić, więc wystarczyło gdzieś tam się pokręcić i niepotrzebnie w sumie wypływał. Może się to teraz nieprzyjemnie dla niego skończyć. Jest 9 znowu Preussena, mamy 126 tysięcy. No idzie fokus niezły teraz na Daringa, ale za to jest szansa, że Kleber wykituje, bo tam ładnie też idzie. Oj, będzie zaraz po Rydze. Ładnie burtą stoi. Ryga cały czas do tyłu, panie Rapid, do tyłu. Ładnie, teraz zaczęła iść do przodu. Faktycznie nieźle ją tutaj przewidział. No niestety w tym momencie straciliśmy Daringa. Szkoda, wydaje mi się, że duży błąd. No i mamy kolejną dewastującą. Złapało tam, wystarczyło dwie cyty, frak jest, kolejny krążownik na dno. Szkoda, że dopiero teraz, bo tutaj no, nie udało się uratować naszego dywizjonowego. No ale nic straconego, bitwa trwa dalej. Zobaczcie, Daring wykitował i nagle co? Nic nie widać. To jest to, co mówiłem, jak mamy sojuszniczego DDK w dywizjonie, zawsze gdzieś tam możemy go poprosić o spota i nam poświeci, a w tym momencie wszystko poznikało. Na szczęście Yamato zasięgiem nie grzeszy, więc mamy tutaj Marselię płynące, pełną burtą leci salwa i chyba, nie, Marselię zaczęło lekko w lewo odbijać, więc możliwe, że go to przestrzeli. No Yamato trochę lecą te... a jednak coś tam trafiło, niestety gdzieś tam pewnie po dziobie i mamy przebicie na wylot. Lepanto się dymi, nie wiem po co. Izumo, zobaczcie, Izumo się niestety naprawiło i naprawiać się zaraz będzie ponownie. Za to mamy Preussena, zaraz burtą, poleciało w to Izumo, Iowa gdzieś tam, myślałem, że Iowa zaraz płynie na drugą mapę, ale niestety została, szkoda. Des mocno ryzykuje w tym momencie tym wypłynięciem, z drugiej strony ładnie teraz apekami może Preussena obijać i wykorzystać. Nie wiem po co ta lepianka tutaj zużyła ten dym, jak nic nie było widać, więc no nieważne, zużyła, niech jej tam będzie. Preussen burtą, leci salwa, w zasadzie to nawet taki lekko, a nie, on się po prostu dekontuje z powrotem, znowu pokazuje nam burtę i... leci tu niestety po wieżach, ale mimo to ładnie 15 tysięcy wlazło, nic tam się nie zrykoszetowało, gdzieś tam poszło po pokładzie, więc mamy to. I takie powolne, teraz będzie obijanie tych przeciwników. Preussen uciekł, Marselię gdzieś tam daleko, Hindenburg w ogóle, nawet nie zauważyłem, w którym momencie Hindenburg się tu pojawił, on był jeszcze przed chwilą na full hapie, więc po prostu pyk, jest i sobie gdzieś tutaj pływa. Cyk, do widzenia. W międzyczasie mamy półtora, w zasadzie to ponad 1,5 miliona wytankowany, prawie 1,8 milion wciągnięty na siebie. Trafienie w obronę, niestety w to Wajołę nie wpadło. Lepianka w ogóle, zwróćcie uwagę na Lepanto, co robi, nie? Nie. No i to jest właśnie przykład gościa, który w epicentrum jeszcze bardziej by się nie odnalazł. Po prostu by tam... No, dobra, nieważne. Mamy Preussena, też ładnie tu poobijany, trzeba by się go pozbyć, bo może co po niektórym zaszkodzić, głównie zaszkodzić naszej Montanie, która właśnie wpłynęła na kapa, żeby go przytrzymać. Pojawił się kap, więc trzeba tam się zacząć gdzieś w okolicy kręcić, żeby go ewentualnie zakapować albo przytrzymać, żeby przeciwnik nie mógł go zabrać. Niestety mamy okropną stratę okrętów i no, bitwa nie wygląda zbyt dobrze. Mamy na szczęście Preussen na dnie, jakby to się udało jakąś fajną dewastę jeszcze w Hindenburga albo może Marselię wrzucić, to byłoby ciekawie. Jest Izumo, kolejna naprawka, to co mówiłem właśnie, kolejne, znowu się naprawił, 35 tysięcy, no tam był już też koło 8 tysięcy, jak widzicie, więc no właśnie o to chodzi, właśnie tutaj pięknie Rapid go fokusował, próbował się go pozbyć, no ale niestety Izumo dał radę się zwinąć i uciekło, no i się naprawiło, no i niestety wraca z ponad połową HP-ków. Pojawił się Duncan, pewnie trochę hajków tu będzie latać, więc trzeba będzie na pożarki uważać, ewentualnie je naprawiać, no ale za to mamy też miękki cel, Duncan będzie zbierał, jeszcze nam fajnie coraz bardziej pokazuje swoją burtę, więc tym bardziej nie dać mu podejść za blisko i będzie ok. I wtedy będzie fajna zabawa, leci, niestety 3 trafienia w obronę, 200 tysięcy przekroczone, można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku. Hindenburg, ładny cel, Duncan dalej pokazuje burtę i teraz tak, Duncan, Hindenburg, no kurde, trudny wybór, no ale ze względu na to, że Duncan pięknie pokazuje nam burtę, no to trzeba z tego korzystać. Hindenburg jednak się lekko bardziej przyjemnie ustawia, no ładnie to leci, jest, mamy 44 tysiące, dwie cytadele, duży kaliber zrobiony. Pięknie Duncan zebrał. Szkoda, że tam jednej cyty zabrakło, żeby miał kolejną dewastującą, ale i tak ładnie Duncan obity. Może się gość nauczy nie pokazywać burty.
Nie, w sumie raczej wątpię. No, ale jednak ma tam jakieś dysionowanie. Jest Annapolis, bardzo trudny przeciwnik, dobry fokus, trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Annapolis potrafi zrobić dobrą robotę, chociażby to jakiś czas temu pokazywałem swoją bitwę na Annapolisie. Idealnie ustawiona Annapolis potrafi zrobić. Troszkę za nisko to poleciało, ale i tak Cytadela, zobaczcie, 20 tysięcy Annapolisa, nieźle poobijane. Jakby to teraz go nasi fajnie sfokusowali, to byłoby ok. Został w sumie nasz Yamato plus Lepianka, na którą raczej na to Lepanto nie ma co liczyć, szczerze powiedziawszy, patrząc po tym, jak on to rozgrywa, i plus zostały nam trzy krążowniki. Jest cały czas to Izumo gdzieś tam w głowie. Izumo znowu się naprawiło do 40 tysięcy, więc gdzieś tam w tej głowie siedzi, żeby się go w końcu pozbyć. Tym bardziej, że idzie Burto. A ładnie wlazło 34, szkoda, że tam nic w Cytadeli nie wybuchło, bo już byłby frag, ale pięknie, 6 penetracji i 6 się uzbroiło, jedno przebicie na wylot, to jedno przebicie na wylot jakby się gdzieś tam uzbroiło, to byłoby już, byłby frag, a tutaj mamy Iowę, stojącą sobie Burtą, oto przykład Iowy, która sobie stoi i sobie stoi, o, na przykład, przed chwilą jeszcze gość pływał, nie? Cyk, grupa uderzeniowa wpada, Cytadela w Iowę. Ciekawe, czy gość się, nie wiem, poddał, wywaliło go, czy po prostu tak sobie postanowił, że... Nie, gość jest w bitwie, bo rusza wieżami, teraz celuje w Lepanto, więc kolega po prostu postanowił się zatrzymać. Może się zmęczył, może, nie wiem szczerze, no w każdym razie się zatrzymał. No trudno. W międzyczasie, jak ja sobie tak gadam, to 300 tysięcy przekroczone, 335 zrobione, potencjalne rośnie. Niestety nasze krążowniki na środku przegrały walkę. Co prawda udało się zabrać Annapolisa ze sobą. No właśnie, Lepanto go. Nie, raczej bym Andrew nie liczył na jakąkolwiek wsparcie od tego Lepanto. Niestety Iowa się ruszyła, więc może być ciężko, chociaż gdzieś tam może pod tą trzecią wieżę wlazło. No i do tego jeszcze steru szkodziło. Także... Czy mi się... Nie, naprawka pracuje na Iowce, plus do tego jeszcze perk naprawki, więc gdzieś tam HP-ki teraz będą rosły, trzeba się go sfokusować. Gdzieś to Izumo? To Izumo cały czas gdzieś tam pływa, ale z tego, co mi się wydaje, to już nie powinno mieć naprawek, więc może ewentualnie tam jeszcze z jedną gdzieś tam, no ale cały czas wyścig zbrojeń, czy perki wyścigu zbrojeń gdzieś tam mu poprawiają te HP-ki. No, Lepianka strzeliła i nie trafiła, więc naprawdę jedyne, na co można liczyć, jeżeli chodzi o wsparcie tego Lepanto, to ewentualnie pływający worek HP-ków, który na siebie zbierze trochę uwagi. No, bitwa nie wygląda zbyt ciekawie, mamy 4 okręty na 7 okrętów, plus przeciwnik cały czas ma Ragnara, gdzieś tam ta Marsylia i Iowa, no niestety tutaj salwa się nie udała, ale w końcu musiała być jakaś nieudana, jak widać wszystkie salwy leciały ładnie, pięknie po linii, więc przydałoby się w końcu coś. Ten Duncan tam bardzo... Ja bym, pewnie bym strzelał, kurde, no teraz fajnie byłoby się pozbyć te jajoły. Myślę, że gdzieś tam Lepianto chce staranować Duncana, ale pamiętajcie, że Duncan ma fajne torpedy na froncie. A kurde, 1800 jeszcze zostało, jeszcze trochę, jeszcze kawałek tego, a nie, Lepianka nawet nie dopłynie z tego, co widzę, więc... Nie trafił torpedą i teraz ciekawe, czy Rapid będzie próbował. Nie, to już jest za późno na ratowanie Lepianki niestety. Ale, nie udało się, ale fraga trzeba zrobić i tutaj fajnie, że fokus leci, nie wiem, czy to jest dobra poprawka, bo on może zahaczyć o tego Lepanto i trzeba się pozbyć okrętu, który jest na naszej flance, tak żeby nam nie robił teraz problemów, trzeba się go pozbyć, tym bardziej, że Duncan ma bardzo dobrą naprawkę, fajnie, że Yoshino skończyło tam Iowę, Duncan ma bardzo dobrą naprawkę i zaraz może wrócić sporą ilością HP-ków, więc trzeba się go pozbyć szybko, no i plus do tego Duncan w końcu, jak jednak ruszy trochę głową, to może się przełączyć na apeki i to może zaboleć, no i te apeczki na burtę mogą zaboleć, niestety nie udało się, a teraz jest, mamy to. Jest, dobra. Jest kolejny frag numer 3, 370 tysięcy zrobione, mamy przed sobą Hindenburga, no i Prysen wrócił, Prysen, który też był mocno poobijany, fajny pomysł, tak, zrzut, nalot, dobrze, nalot zrobi miliony obrażeń zaraz naszemu Yamato, Hindenburg burtą, leci, może być kurde za blisko, żeby się uzbroił w Cytadeli, chociaż Hindenburg ma tam trochę tego pancerza, no i niestety nie udało się, ale i tak dwie dychy wpadło, mamy 390 tysięcy zrobione, blisko 400, myślę, i teraz Rapid zostaje sam na 4 przeciwników, mamy trochę HP-ków, mamy jeszcze naprawki, jest niestety cała Marsylia, sporo niestety Ragnara, no i niestety mamy
Zostajemy sami w tym momencie, jest szansa na samotnego wojownika, trzy fragi, więc jest szansa oczywiście dojść na Krakena, gdyby się udało. Szkoda, że naszym nie udało się skopać tego kapa, niestety mamy stratę mocną punktów, no i przeciwnik tego kapa zaraz zabierze, bo co prawda Marsylia chyba wypłynie z kapa, ale Ragnar gdzieś tam pewnie wróci i zaraz go zabierze. Jest Marsylię Burton, przy okazji może dekap pójdzie, ważny w tym momencie, no i jakby teraz ładnie poleciało, to i Marsylię możemy nieźle pozbyć, chociaż ja chyba bardziej gdzieś tam pakowałbym w tego Preussena, żeby się pozbyć dział, pozbyć się teraz Preussen. Wydaje mi się, że Preussen chyba nie jest zrobiony pod dodatkową, z tego co widać po rozrzucie tej dodatkowej, więc no ale jednak coś tam nas obija, ważne żeby się go teraz pozbyć, żeby zrobić fraga, no i żeby pozbyć się dział, które gdzieś tam nas obijają. Nie, jednak pomija Rapida, mamy 414 tysięcy zrobionych, Rapid pomija w ogóle tego Preussena, może wejdzie teraz fajnie, jest 8200, ramię w ramię zrobione. Dzieje się, 422 tysiące na stukany, no i niestety bitwa się kończy, zaraz przejdziemy do podsumowania. Tak jest, 422 tysiące obrażeń zrobionych, 10 trafień w cytadele, 3 fragi, 2 dewastujące, wsparcie, duży kaliber, pierwsza krew, plus do tego dywizjonowe medale, 2 miliony zarobione, 616 tysięcy expa, 3,5 free expa, 118 trafień. Rapid tam na koniec chciał jeszcze trochę wyciągnąć obrażeń, żeby tego tak gdzieś tam, no to Marsylię pełną burtą, myślę, że też bym gdzieś tam próbował, żeby nie bardziej patrząc pod uwagę, jak te salwy latały w tej bitwie, to gdzieś tam próbowałbym w tą Marsylię jeszcze gdzieś ze 40 tysięcy wrzucić byłoby, kurde, około 450 tysięcy obrażeń. Bitwa naprawdę konkretna, 2,5 tysiąca bazowego ponad na przegranej, zobaczcie, niewiele mniej expa od Preussena, który po drugiej stronie jest na wygranej, ma w zasadzie ile, 12 bazowego expa więcej tylko, więc bitwa naprawdę konkret. No niestety drużynka się nie popisała, mamy po maina, nie, dobra, nie będę komentował. Naprawdę, szkoda trochę, że ten Danik tam w dymie dał się z niego wyciągnąć, ten jeden radar z tej regii niestety pozamiatał, no szkoda, w każdym razie Rapid, bardzo dziękuję za podesłanie bitewki, 422 tysiące, nieczęsto, o ile bardzo rzadko, o ile w ogóle bardzo epicko mam szansę komentować takie bitwy, strzelanie konkretne, no tam te uciekające fragi, nie, ten Izumo, gdzieś tam ten Preussen, uciekające fragi, zabrakło do Krakena, no i była szansa na samotnego, ale niestety ładnie tutaj przeciwnik, no zrobił to co musiał, sfokusował i pozamiatał, no trudno. Dziękuję pięknie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się, hejo, papa.